Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech. I pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych. Są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonaj swą pracę z sercem. Jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna, jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu, lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem. Czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudzisz, i jakiekolwiek są Twoje pragnienia. W zgiełkliwym pomieszczeniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej swojej złudności, znoju i rozwianych marzeniach to jest piękny świat. Bądź pogodny. Dąż do szczęścia. Ten wiersz Maxa Ermana zrobił niegdyś na mnie ogromne wrażenie, a dzisiaj chciałbym go zadedykować nam wszystkim. Minął dość trudny rok, przed nami kolejny. Nie wiem jeszcze jaki, ale na pewno możemy go wziąć w swoje ręce i wyciągnąć z niego jak nam więcej. Mam nadzieję, że ten krótki poemat zainspiruje Was do tego, aby zastanowić się nad sobą, nad relacją samego ze sobą, z innymi ludźmi, nad tym, co możemy robić lepiej, na czym możemy więcej zyskać i czy faktycznie musimy się przejmować tymi wszystkimi sprawami, którymi się przejmujemy. Oby nadchodzący rok był jak najlepszy i tego nam wszystkim życzę. Nie odbędzie to się jednak bez naszej pracy. Jeśli chcielibyście zacząć z przytupem, serdecznie polecam Wam książkę Charakter przewodnik mężczyzny z klasą, która na pewno będzie dobrym punktem startowym, aby zacząć budować solidne fundamenty. Jednocześnie serdecznie dziękuję patronom Czasu Dżentelmenów, którzy nieustannie wspierają kanał i blog, który notabene zbliża się już do swojej 10. rocznicy. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!